Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 24 listopada o godzinie 12 polecamy film Uniwersytet Potworny. Bilety 8 i 10 zł. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Nowe progi zwalniające zostaną zamontowane w Lubinie. Istniejące przejdą natomiast modernizację. Miasto wyda na ten cel 47 tysięcy złotych. Prace zostaną wykonane m.in. na osiedlu Przylesie i Ustroniu 4. Mimo systematycznych napraw prowadzonych nawet kilka razy w roku, część spowalniaczy w mieście wymaga całkowitej wymiany. W Lubinie jeszcze w tym roku przybędzie 12 progów zwalniających. Co roku przeprowadzamy kontrolę istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. i progów. Progi zbudowane są w ten sposób, że są przykręcane do nawierzchni jezdni i po prostu po jakimś czasie się zużywają. Niektóre elementy nawet ulegają takiemu uszkodzeniu, że należy je wymienić. Najwięcej progów zwalniających znajduje się na drogach osiedlowych, gdzie ruch jest mniejszy, ale często porusza się po nich młodzież i dzieci. W tych miejscach kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu i zwolnić do 20 km na godzinę. Lokalizacja progów uwarunkowana jest przepisami związanymi ze znakami drogowymi. Jest taka instrukcja o znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, która mówi nam, gdzie takie progi możemy montować. Naprawa i wymiana progów kosztować będzie miasto 47 tysięcy złotych. Prace będą prowadzone m.in. przy Wrzosowej, Legnickiej i Asnyka, a także na wniosek rodziców z przedszkola nr 5 w okolicach Orzeszkowej. W Lubinie powstaną również azyle drogowe, czyli sztuczne wyspy zamontowane przy przejściach dla pieszych, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Pojawią się m.in. przy Szpakowej i Wyszyńskiego.